Przed nami jeszcze tylko 3 dni roku 2023. Jeżeli nie mają Państwo konkretnych planów na sylwestrową noc, to mamy teraz kilka propozycji. Paweł Jędrusik postanowił sprawdzić, gdzie będzie można bawić się w plenerze i gdzie będzie można usłyszeć największe tegoroczne hity. Dziś na polach marsowych przy Stadionie Śląskim trwały jeszcze ostatnie przygotowania do sylwestrowej zabawy. Organizatorzy imprezy liczą na jeszcze większą frekwencję niż w ubiegłych latach. Myślę, że tu spokojnie o 450 tysięcy ludzi zawita na pola marsowe przed Stadionem Śląskim. No to jest miejsce, które już się idealnie wpisało w wydarzenia, które mają miejsce na koniec roku. Do podniesienia frekwencji na polach marsowych przyczynić mają się tramwaje śląskie. Już nie tylko na naszych liniach będą kursować pojazdy większe niż zwykle, ale także planujemy uruchomienie dodatkowych połączeń na wybranych liniach. I takie dodatkowe kursy będą realizowane na kilkunastu liniach. 9 liniach autobusowych i 5 liniach tramwajowych. Z kolei w Bielsku-Białej impreza sylwestrowa odbędzie się na placu Wojska Polskiego, a rozpocznie o godzinie 21:00. Najpierw na scenie pojawią się Grzybowski Big Band Show i Discover Band. Później przyjdzie czas na gwiazdę wieczoru, którą będzie Dawid Kwiatkowski. I jego koncert potrwa mniej więcej do północy. Od północy zabawa sylwestrowa, dyskoteka z DJ-em Sandeckim, znanym w Bielsku i myślę nie tylko w Bielsku, ale także na całym Śląsku. W województwie śląskim na liście miast z sylwestrową zabawą plenerową znajduje się też Zabrze. Tu impreza odbędzie się przed Domem Muzyki i Tańca. Potrwa do 1:00 w nocy. Wystąpi dla nas zespół Feel. Będziemy oczywiście świętować, będzie wesoło, będzie radośnie. W tym roku postanowiliśmy nie przeprowadzać pokazu sztucznych ogni w trosce o naszych czworonożnych przyjaciół, pieski i kotki. Dla tych, którzy nowy rok planują powitać przed telewizorem, są też sprawdzone propozycje. Karnawał, nowy rok, a ja miałem w sercu mrok. Finałową noc roku 2023 telewizja TVS szykuje także wyjątkowy finał. Będzie to najbardziej muzyczny wieczór, jaki mogą sobie Państwo wyobrazić. To finał szlagierowej listy TVS. Początek w niedzielę o godzinie 20, a koniec w przyszłym roku. Podczas tej wyjątkowej nocy poznamy m.in. hit roku 2023.